Cześć, witajcie wszyscy, Krzysztof z tej strony. Zdecydowałem się, odpaliłem X-Pointera Maxa i będę go używał do poszukiwań. X-Pointer Max posiada wbudowaną dyskryminację, potrafi rozróżnić metale kolorowe i przedmioty wykonane z żelaza, sygnalizując to różnymi dźwiękami, jak również sygnalizując odpowiednim kolorem diody. X-Pointer Max pracuje na bardzo wysokiej częstotliwości 95 kHz i jest propointerem, który można zanurzać do 5 metrów pod lustrem wody. Kupując X-Pointer Max otrzymujecie w zestawie propointer firmy Quest, etui do propointera, kabel do ładowania, dwie osłonki, które są nasadzane na wierzchnią część tutaj tej części roboczej, jak również smyczkę do zabezpieczenia przed zgubieniem. No i uszczelkę, która jest uszczelką podkładową, zabezpieczającą dostaniu się do środka wilgoci czy też wody. Udam się dzisiaj na poszukiwania z X-Pointerem Max na plażę, do lasu i na pole, aby przetestować propointer w różnych warunkach glebowych i napotkać przedmioty, które podczas naszych poszukiwań znajdujemy w danych miejscach i pokazać Wam, jak reaguje to urządzenie. Testy X-Pointera Max zaczniemy od plaży. Odszukam na plaży najbardziej występujące zrywki, kapsle i być może uda się znaleźć monety i zobaczymy, jak propointer reaguje na tego rodzaju znajdki. Zobaczcie, znalazłem 10 groszy i teraz tak, jak reaguje propointer. Świeci się na zielono dioda, no i zera pokazują odległość, jaką dzieli moneta od właśnie tego X-Pointera. Tu wysypałem na zewnątrz z dołka zrywka aluminiowa. Propointer reaguje dźwiękiem dobrze słyszalnym dla Was, wibruje zielona dioda i zera pokazują się na wyświetlaczu. W taki oto sposób propointer reaguje na zrywki, wali na kolor jak nic. A tutaj wykopałem właśnie kapsel, który też jest w takiej otoce rdzawej. Zobaczymy, jak propointer będzie reagował. X-pointer na wyświetlaczu pokazuje X, a dioda sygnalizuje kolorem czerwony, że jest to przedmiot wykonany ze stali. I folia aluminiowa, która najbardziej nas irytuje. Wykrywacze metali wskazują ją jako przedmiot kolorowy. X-Pointer Max identyfikuje folię jako też przedmiot wykonany ze stali szlachetnej. Zielona dioda, zera na wyświetlaczu informują nas o tym, że jest to przedmiot do kopania. X-Pointer Max jest urządzeniem wodoodpornym. Można go zanurzać pod lustro wody do 5 metrów. Będę w Polsce pierwszą osobą, która przetestuje w wodzie ten detektor. Zanurzymy go za chwilę pod lustro wody. No i zobaczymy, co będzie się działo. Czy faktycznie jest wodoodporny, czy może nastąpi coś, z czego nie będę zadowolony. Czyli utracę propointer. Robię test. Pamiętajcie też, że
ten dekelek z tyłu musi być bardzo dobrze dociśnięty. No i też nie przestraszcie się tego, że głośnik ma karbowane rowki i napłynie tam woda. Zobaczymy, co się stanie. Pomoczymy sobie ProPointer, pochlupiemy. Już chyba nabrał wszędzie wody. No i odpalimy, zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczcie, ProPointer bez zawahania odpalił. Zalana tutaj była ta końcówka, nic się nie dzieje. Także to też działa. Wrzucę 2 złote. Zobaczymy, jak ProPointer będzie sygnalizował po wyjęciu z wody. Jest on cały czas włączony, zobaczcie. A tu jest te 2 złote. Zobaczcie, działa. Pokazuje diodą na stal szlachetną. Zielona dioda, zera. Wszystko działa, patrzcie, pod wodą. Pod wodą cichnie nam głośnik, ale ja w rękach czuję wibracje. Bardzo szybko odzyskuje dźwięk głośnik zalany. Jest to naprawdę niesamowite, robi to na mnie bardzo duże wrażenie. Zobaczcie, cisza. Cisza, słyszycie? Wyciągam. Już przesuwam trochę. Słyszycie? Dotykam 2 złotówki, zanurzam głośnik, cisza, wyciągam, słychać dźwięk. Nie, no to po prostu jest niesamowite. Producent informuje nas o tym, że jest to ProPointer, którego można zanurzać pod lustro wody do 5 metrów. Ja go zanurzyłem przy brzegu, no bo nie miałem przy sobie gumaczy, natomiast widzieliście sami, że zanurzenie pod wodą nie jest dla tego ProPointera problematyczne. Bardzo szybko odzyskuje dźwięk w zalanym głośniku. Moment, woda się wydostaje i słyszymy praktycznie 100% dźwięku, który jest przypisany do tego ProPointera. Woda w tym nie przeszkadza. Nie zalał się przy tym wyświetlacz. Także test zaliczony pozytywnie. Także test wody zaliczony pozytywnie. Jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, że zgubicie X-Pointera na poszukiwaniach lub zostawicie go przy dołku i pójdziecie dalej, ProPointer ten po 3 minutach wyłączy się automatycznie i wchodzi w stan alarmu. Takim oto sygnałem dźwiękowym i pulsującym kolorem czerwonym diody wskazuje nam pointer, gdzie leży. Wszedłem teraz do lasu. W lesie sprawdzę poprawność działania i stabilność X-Pointera Max. Spróbuję namierzyć cele wykonane z metali kolorowych, jak również ze stali i zobaczymy, jak w lesie będzie reagował ProPointer. Jest to sygnał na żelazo. Zobaczymy, co to będzie. Odpalamy ProPointer. O. Jest to gwóźdź. ProPointer sygnalizuje nam go czerwoną diodą, X-ami. Także w lesie też ProPointer pracuje poprawnie, nic się nie dzieje. Informacja i przekaz pewny. Czerwona dioda, X-y, czyli coś niepożądanego, metalowego. Z dołka wyszedł mały guzik, jakiś chyba rosyjski, bo jest gwiazda. No i ProPointer widzi go tak. Mosiężny, sygnalizacja kółkami, czyli kolor. No i dźwięk też typowy dla przedmiotów kolorowych. Warto zwrócić też uwagę na latarkę LED, która jest umieszczona pod przyciskami, która przynosi dodatkowe źródło
oświetlenia i może nas pomóc w poszukiwaniach również w nocy. Przejdę się jeszcze na polu, gdzie występują piaski, taki drobny ił, gdzie ta gleba jest bardziej zmineralizowana, i zobaczymy, jak X-Pointer Max sprawuje się w takich warunkach. Udało nam się wykopać monetę, zaraz zobaczymy, co to za moneta. ProPointer już wskazuje tą oto monetę jako kolor zera, czyli metal szlachetny, no i dioda nam tutaj kolorem zielonym oznajmia, że to jest coś ciekawego. No i wyciągamy. 1957 rocznik, 50 groszy wykonane z aluminium. A to jest kawałek łyżki aluminiowej, takiej już sfatygowanej. Dokładnie ProPointer rozróżnia to diodą i informacją na wyświetlaczu. W chwili obecnej stoję pod liniami wysokiego napięcia. ProPointer włączam. On się nie zakłóca z linią energetyczną, jak również z innymi wykrywaczami. Dlaczego? Ponieważ jego praca to 95 kHz pulse induction. Bardzo wysoka częstotliwość, która praktycznie jest odizolowana od wszystkich wykrywaczy metali, które obecnie są dostępne na rynku. Podejdę i zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, włączyłem ProPointer. Kieruję go w stronę linii energetycznych, które przebiegają pod nami. Nie ma żadnych zakłóceń. Zbliżę do kamerki, dopiero ProPointer będzie się wzbudzał. A tak to cisza. Jedną z funkcji, jaką ma X-Pointer Max, jest to funkcja, która pokazuje, gdzie kładziemy na duży przedmiot cewkę i wychodzi nam informacja podnieś cewkę, czyli mamy podnieść ProPointer, bo ona jest zbliżona do metalu. Nie zasygnalizuje nam wtedy precyzyjnie, gdzie jest przedmiot, tylko pokazuje nam informacją i dźwiękiem, że mamy podnieść po prostu cewkę do góry. Zaprezentowałem Wam, jak wygląda w praktyce praca X-Pointera Max. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie posiada funkcje i jakie ustawienia, odsyłam Was do filmiku, który wcześniej nagrałem. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie komentarz. Pomoże mi to w dotarciu do szerszego grona odbiorców, jak również będzie mnie motywowało do tego, aby nagrywać częściej filmiki.